For English, enable CC. Potrzebujecie krzyżak PH1. Jakiś plastikowy element do podważenia obudowy. Łyżki do okon. Kompresor z wtyczką do normalnego gniazdka. Opony. Szczęśliwi posiadacze krętaczy mogą oczywiście je wykorzystać. Kładziemy monocyk tak, aby prawa strona była na górze. Podnosimy pedał. Następnie odklejamy gumową osłonę i kładziemy ją klejem do góry, ponieważ będziemy ją później ponownie przyklejać. Odkręcamy i wyciągamy 6 dużych śrub. Obracamy urządzenie na drugą stronę i podnosimy pedał. Następnie plastikowym elementem podważamy osłonę LED, zaczynając w miejscach zaznaczonych na obudowie. Teraz odkręcamy i wyciągamy 9 śrub. W tym momencie delikatnie odpinamy LEDy. Odklejamy gumową osłonę oraz odkręcamy i wyciągamy wszystkie 10 śrub znajdujących się pod nią. Następnie podważymy plastikowym elementem łączenie zaznaczone na obudowie KS16. Przejeżdżamy wzdłuż obudowy, podważając kolejne zaczepy, aż do samego końca. Zdejmujemy pokrywy, odpinając głośnik. Delikatnie wysuwamy kabel silnika spod akumulatora i odłączamy go. Stawiamy KS16 pionowo. Dzięki temu najłatwiej nam będzie wysunąć obudowę. Zamykamy pedał. Teraz czas na opony. Odkręcamy nakrętkę wentyla i spuszczamy powietrze, dociskając oponę dla maksymalnego efektu. Przy pomocy łyżek ściągamy oponę. Najlepiej jedną łyżką podważyć oponę, aby drugą przejechać po jej obwodzie. Wyciągamy dętkę, zaczynając od wentyla. Następnie ściągamy oponę, wyginając ją. Przy pomocy ręcznika papierowego lub suchej szmatki oczyszczamy dokładnie felgę z wszelkiego pyłu. Tak samo przecieramy opony w środku. Zakładamy opony zgodnie z kierunkiem jazdy zaznaczonym na niej. Przy pomocy łyżek zakładamy opony do połowy, zostawiając miejsce na dętkę. Dętkę także przecieramy i zakładamy tak, aby końcówka wentyla była przeciwna do kierunku jazdy. Pozwoli to uniknąć ocierania się wentyla o obudowę. Rozpoczynamy od włożenia wentyla przez otwór w felce. Zakładamy pozostałą część opony, wyginając ją w kierunku podłoża. Pompujemy powietrze zgodnie z zalecanym ciśnieniem na oponie i przykręcamy nakrętkę wentyla. Wsuwamy część koła w obudowę i przekładamy kabel silnika.
ustawiamy urządzenie pionowo, aby obudowa wsunęła się sama na swoje miejsce. Wkładziemy urządzenie i upewniamy się, czy kabel jest właściwie naciągnięty, po czym wpinamy go z powrotem i zakrywamy akumulatorem. Wreszcie podłączamy głośnik i zakładamy pokrywę KS16, pamiętając o przełożeniu wtyczek LED. Dociskamy obudowę ze wszystkich stron oraz podłączamy LEDy. Teraz czas na dokręcenie 9 śrub oraz włożenie listwy LED na swoje miejsce, dociskając zatrzaski. Dokręcamy ostatnie 10 śrub z tej strony i przyklejamy z powrotem gumową osłonę. Obracamy urządzenie na drugą stronę. Wkręcamy ostatnie 6 dużych śrub i doklejamy gumową osłonę. Ważne jest sprawdzenie, czy wszystko działa. Dobra robota. Twój KS16 jest gotowy do jazdy.